Cześć, witam was w kolejnym odcinku Losowego Grania. Tym razem również zabierzemy się za grę spod czujnego oka uczelni DigiPen. No i tym razem jest to gra Perspective, już dość stara gra, o której kiedyś coś tam było gdzieś tam wspominane na YouTube, jakiś większy YouTuber coś to chyba nagrywał, coś tak kojarzę, bo coś już tą grę właśnie widziałem gdzieś. Ona jest z 2012 roku. Corporation. Fajne w sumie, bo to jest prywatna uczelnia, która też wydaje sobie gry swoich studentów. Mają z tego dobry biznes. Dobra, jak się w to gra? Czym się tu steruje? Wsadem? Okej, to jest tutorial. Tylko żebym tego nie tutorial, nie przechodził tak jak z tym bobrem, że ja widzę coś, ale później tak... Aha, czyli na czerwone nie mogę skakać. Potem mogę wchodzić, okej. I zmieniła się perspektywa. Ogólnie gra polega na tym, że mamy sobie obracać światem i przez to dostawać się do coraz to dalszych poziomów po prostu. Left click. Okej, sterujemy sobie mapą i zatrzymujemy sobie tak, żeby on sobie miał tutaj drogę połączoną. Okej. Teraz tak. No i... Nie wiem, jak tu, co to powiedzieć o tej gierce, bo ona jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. To jest coś takiego nietypowego. Mogę to jakoś tu... działa to na tej zasadzie, że mamy tutaj obraz 3D. W momencie, gdy chcemy sobie gdzieś przejść, zatrzymujemy sobie, on jest... przerabia się wtedy na 2D. A to co to jest? Chciałem tu w ogóle dojść. Tutaj? Nie? Dobra, nie rozumiem tego części tutoriala. No, ale chodzi o to, żeby po prostu... Aha, tutaj miałem dojść, dobra. No, żeby tak zatrzymywać sobie obraz, by ten stworzył nam platformę, po której możemy chodzić. Okej, i teraz jak tutaj się mam ustawić? A, wiem, to będzie coś w tym, ten sposób. Jak to jest coś pięknego w tej grze. Lul, on tam został. Jak go mam teraz tu przenieść? Aha, to czy muszę sobie pilnować, bo on nie spadł? O, w ten sposób. Okej. No, przechodzimy do kolejnego poziomu. Coś świetnego po prostu. Ja w to nigdy wcześniej nie grałem. To jest w ogóle... Odpaliłem grę i od razu zacząłem nagrywać, więc no może to wyglądać troszeczkę chwilami topornie, ale to by to takie prawdziwe pierwsze wrażenie. Aha, teraz mam tu pójść. No dobra. Czyli co? W ten sposób? Okej, działa to tak. To jest podświetlone, tam mogę wejść. Okej, wchodzimy. No i gdy pierwszy raz użyłem tą grę, chciałem w nią zagrać, ale w sumie nie zagrałem, więc no teraz gram. I spróbujemy jak najdalej dojść, zobaczymy gdzie mi się uda dojść. Znaczy długi filmik nie będzie, bo tak czy siak chciałbym, żeby to było dość takie krótkie. Okej. On jest teraz tam już. On się oddala, spoko. Perspektywa się zmienia. I teraz gdzie ja mam tu przejść? Ojoj. Na razie to nie jest zbytnio trudne. To sobie w ten sposób przejdziemy. To jest taka blokada. O kurczę. Tego się nie spodziewałem. Czy muszę ją schować?
Dobra, fajne. Ojej. Okej. Okay. To trochę było lipne, bo ja od razu przyszedłem na koniec. Teraz, aha, z shiftem szybciej przesuwam kamerę. To tyle dobrze. Jejku, jak to jest świetne. To jest taka w sumie gra logiczna. Aha, spoko. Ja wcale tu nie mam przejść. Dlatego to jest takie długie. Ojejku, głupi ja. No nic, to wracamy. Zobaczę, co tu jest. A, tu mam przecież. Dlaczego ja tego nie zauważyłem? Okej, okay, czyli tak zatrzymam. I idę tutaj. No i jestem. Wow. Super. Dobra, teraz mi się te dwa podświetlają. Przejdźmy tu. Zlatian Chamber. Nice. Jak tu mam przejść? To pewnie muszę jakoś z tej strony schować się za tym. No ale jest tu. Jak mam z tego wyjść? Okej. Ja mogę się jakoś do góry podnosić. Aha, okej. Ale bajer. Coś świetnego. Tam jest kolejna taka dziurka. Ale jak ją mam wykorzystać, jeszcze nie wiem. Ale na razie wiem, że mam tam wejść. Dobra, teraz co? Czyżbym przez to okienko teraz miał zaglądnąć? Tak. Tylko tak, coś mi się tu nie zgadza. Chyba, że mam przeskoczyć, właśnie. No i dobra, przechodzimy do ekraniku. No coś jest świetnego, to jest jedna z chyba z takich... To jest jeden z ciekawszych pomysłów, jakie widziałem na tej stronce. Reszta to są takie typowe jakieś platformówki czy coś z jakimiś tam nietypowymi pomysłami na nie, ale ogólnie mechanika i ten jest dość no takie przewidywalne. A tutaj jest jednak gra taka dość przełomowa, bo jest coś, czego wcześniej chyba... Co częściej nie było, wcześniej nie było zbytnio stosowane w grach. Dobra, tylko o co tu chodzi? A, już wiem. Tu muszę sobie przejść i to będzie mi tu zagradzało, więc ja będę musiał... nie wiem. W sumie to nie wiem, jak to będę musiał co tu zrobić. Tam jest czerwone, to nie mogę. Tu jest czerwone, też nie mogę. O, ale mogę tu sobie przeskoczyć. Zobaczmy, czy to tak zadziała. Dobra, nie wyszło. Opa! Czyli tak nie, też to nie zadziała. No nic. To trzeba myśleć w takim razie. Czy coś tu jeszcze... Czegoś jestem w stanie to połączyć. Jest teraz dość duży, ale... A tu? Oj, na ten poziom już nie mam pomysłu. A tak chciałbym jeszcze przynajmniej ten przejść. Bo to jest taki pierwszy poziom, który jest dość mały, ale dość w sumie zagadkowy. Nie widzę tego za bardzo. Też się tutaj nadzieję. A tak? O! O, 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 o! To było to. Dobra. Czyli ogarnąłem. On się troszeczkę chyba w zły sposób chwilami zmniejsza. Chociaż nie, on się powinien zmniejszyć, ale to takie daje troszeczkę mylne wrażenie. Ale tak czy się, tak poza tym to jest coś pięknego. Jaram się. A co to jest taka krótka gierka? To już jest ostatnia. A nie, to jest przejście dalej. To nic, przejdźmy sobie to do końca. I tam to już pozostawimy takiej w sferze niewiedzy, tak żebyście mogli sami sobie to poodkrywać. Ojoj. Ojoj, ja chyba muszę tu wyjść. Nie, no co jest?
Jak ja mam stąd wyjść? Jak on jest tu? Żeby on był na tej platformie, to by było spoko. Ale on jest tam gdzieś z tyłu. Aha! Ale już zaraz nie będzie z tyłu. Świetne. Okej. I on sobie... Aha, on cały czas idzie po krawędziach akurat tutaj, po tyłach mapy. Tutaj na pewno muszę przejść do końca. No i szukamy co dalej. On jest tutaj. Czyli mogę sobie go teraz przykleić na inną platformę. Na przykład na tą. I wskoczyć w koniec. Oh yeah! Coś świetnego. Dobra, otworzyło nam się kolejne. A ja chcę zobaczyć, ile tego jest. Tu mamy jeszcze dwa. I tu będą kolejne. Dobra, ale to już zostawiam jakby wam do grania. Link do pobrania gry jest oczywiście w opisie. A wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I na razie.